Bardzo dziękuję. Chcielibyśmy z Państwem podzielić się bardzo dobrą informacją. W ostatnim czasie, w ostatnich tygodniach bardzo często bywam w Warszawie i myślę, że to są już jakieś takie namacalne efekty tych wizyt. Otóż mamy już wstępną deklarację pozyskania środków na modernizację ulicy Fortecznej i ulicy Jagiełły. Ta modernizacja miałaby być przeprowadzona ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej. Obie te ulice doprowadzają do jednostek wojskowych. Wraz z Zarządem Dróg Miejskich także wojsko złożyło stosowne wnioski. Wnioski te opiewają na kwotę prawie 7 milionów złotych, z czego około 2,5 miliona złotych to jest ulica Forteczna, 4,5 miliona złotych to jest ulica Jagiełły. Ponieważ chcielibyśmy, aby ta inwestycja ruszyła jak najszybciej, na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w zmianach budżetowych wprowadzamy środki na przygotowanie dokumentacji technicznej na modernizację tych dwóch ulic. To jest kwota około łącznie 250 tysięcy złotych. Chcielibyśmy, aby ten remont ruszył w końcówce tego roku, być może na przełomie roku jesteśmy w stanie przygotować tą dokumentację właśnie do końca bieżącego roku. Ja się bardzo z tego cieszę, ponieważ to jest kolejna modernizacja ulicy tutaj w Śródmieściu. Przypomnę, że lada moment zakończymy modernizację, przebudowę całkowitą ulicy Kościuszki. Jeżeli teraz dołożymy do tego ulicę Forteczną, ulicę Jagiełły, przypomnę, że w planach mamy przebudowę także ulicy Mieszka, bardzo strategicznej ulicy, która połączy węzeł przesiadkowy autobusowo-tramwajowy z gminą wiejską Grudziądz. To cała, można powiedzieć, Tarpno i ta część miasta bardzo mocno zyska, jeżeli chodzi o przebudowę infrastruktury. Wielokrotnie mieszkańcy zgłaszali potrzebę modernizacji ulicy Fortecznej, Jagiełły, w dalszej kolejności także i ulicy Nadgórnej, Solnej, ale to są kolejne etapy, ale widać już te efekty działań, które podjęliśmy. To tyle tytułem wstępu. Ja poproszę panią dyrektor o takie trochę szczegóły techniczne, na czym ta modernizacja miałaby polegać i jakie będą założenia przyjęte do dokumentacji technicznej. Proszę. A więc tak jak pan prezydent powiedział, w tej chwili będziemy zlecać projektowanie ulicy Forteczne i Jagiełły. Obie te ulice będą kompleksowo przebudowane, łącznie z podbudową, z chodnikami, oświetleniem i kanalizacją. Jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe, to prawdopodobnie nie będzie, dlatego że tu jest wąsko, ale to już jest sprawa też projektanta, być może, że zaproponuje jakieś rozwiązanie techniczne.